Niezły banan, co? To kolejny filmik z cyklu Marta Plecie. Jesteśmy w atelier Grzebień i Nożyczki, gdzie z Karoliną będziemy czarować dzisiaj wspaniałości z moich włosów. Cześć, jestem Karolina i pokażę Wam właśnie, jak zrobić takiego banana przy pomocy mamy, babci lub siostry. Bardzo łatwo go samemu upleść. Naprawdę, zobaczcie to koniecznie. Zapraszam. Zaczynamy od tapirowania całej głowy. Delikatnie wygładzamy włosy. Teraz jak już mamy wygładzone włosy, troszeczkę przesuwamy w tą stronę, w którą ma być później właśnie zarysowany ten banan. Przypinamy dwie wsówki. Zawijamy całego banana. Tutaj ten element chowamy pod spód, żeby ładnie schować całość tych włosów, które wystają. Na koniec wszystko usztyniamy delikatnie lakierem. Można sobie zobaczyć szybką fryzurę eleganckiego koka. Dla mnie robota.